Na podstawie artykułu 21 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku Sądu Gminy otwieram 24 sesję Rady Gminy Kamień Sąkowicki. Stwierdzam, że sesja Rady Gminy w dniu dzisiejszym 13 radnych stanowi forum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rady Gminy. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, Wójta Gminy Pana Marcina Czepieca, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Panią Jolantę Kurzał, Zastępcy Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju Pana Stanisława Twardowskiego, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, jak również Oświatowych, Sołtysów Przewodniczących Rad Sołeckich i mieszkańców gminy Kamienie Sąkowicki. Przystąpimy obecnie do ustalenia porządku obrad. Przypomnę jego propozycję, jaką Państwo otrzymaliście w zaproszeniu. Otwarcie sesji Rady Gminy, przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2016 roku, działalność kulturalna na terenie gminy, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, działalność sportowa na terenie gminy, podjęcie uchwał, punkt 6 zapytania wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie i punkt 7 zakończenie obrad sesji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagę do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, w takim razie proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Bardzo dziękuję. Wszyscy w takim razie stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad dzisiejszej 24 sesji Rady Gminy. 24. Zaproszenie było błędnie podane 25. Nikt z Państwa radnych nie zgłosił uwag do Biura Rady Gminy co do treści protokołu 23 sesji Rady Gminy. Proszę o przegłosowanie przyjęcia treści protokołu sesji z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Wstrzymała się jedna osoba. W takim razie stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła treść protokołu 23 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 kwietnia roku 2016. Przechodzimy w takim razie do punktu trzeciego. Bardzo proszę Panią Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Panią Jolantę Kurzał o przedstawienie tematu działalność kulturalna na terenie gminy, wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Proszę bardzo. Panie Wójcie, Panie i Panowie Radni, jednym z tematów dzisiejszej sesji jest działalność kulturalna na terenie gminy i wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Głównym zadaniem Gminnego Centrum Kultury jest działalność kulturalna, biblioteczna i organizacja ruchu turystycznego po zespole pałacowo-parkowym. W Gminnym Centrum Kultury odbywają się różne zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych. Zajęcia dla dzieci, zajęcia szachowe, zajęcia taneczne, mini naukowiec, warsztaty plastyczno-techniczne. Zajęcia dla dorosłych, kurs języka angielskiego, warsztaty twórcze, yoga, aerobik, zumba. Warsztaty plastyczno-techniczne w naszej świetlicy Gminnego Centrum Kultury. Odbywają się warsztaty w każdym piątek tygodnia. Będą się odbywać również na wakacje w trzech grupach wiekowych. Szachy dla dzieci i młodzieży, bezpłatne zajęcia w każdy wtorek o godzinie 17:45 w naszej czytelni biblioteki. Zajęcia taneczne w każdy piątek w tygodniu, również w różnych grupach tanecznych na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. Grupa młodsza 16:30, grupa starsza 17:30. Warsztaty naukowe mini naukowiec w tym roku się rozpoczęły, cieszą się dużym zainteresowaniem również w trzech grupach. Kurs języka angielskiego dla dorosłych w piątek o godzinie 18, 2 godziny lekcyjne. W każdym piątek również tygodnia. Warsztaty twórcze dla dorosłych w naszej świetlicy Gminnego Centrum Kultury. Tu Panie przed świętami wielkanocnymi wykonują tutaj piękne ozdoby wielkanocne.
warsztaty twórcze dla dorosłych, kolejne zajęcia, warsztaty w klubie seniora w Kamieńcu Ząbkowickim numer 2. Zajęcia z jogi w każdy wtorek i w czwartek w Gminnym Centrum Kultury. Aerobik, okazjonalnie, nie tak systematycznie, i również zumba. Gminne Centrum Kultury jest głównym organizatorem imprez organizowanych w naszej gminie od początku roku 2016. Zorganizowaliśmy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano kwotę 10 443 zł. Dziękujemy pani dyrektor i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 1 za współpracę przy organizacji finału, a także uczniom i nauczycielom z kamienieckich szkół. 50 wolontariuszy zebrało tak dużą kwotę bez wydania środków własnych. Warto tutaj dodać, że nie wydajemy środków własnych, jest to tylko dobrowolność i wolontariusze. Dlatego podziękowania należą się wszystkim szkołom, nauczycielom, rodzicom i dzieciom. Ferie zimowe 2016. Gminne Centrum Kultury jest głównym koordynatorem. W czasie ferii odbyły się zajęcia kulinarne, gry i zabawy sportowe. Zorganizowaliśmy wycieczkę do kina. Dzieci bardzo były zadowolone, oglądając film Alvin i Wiewiórki. Pojechaliśmy do Płocka, ale myślę, że takie wycieczki, nawet niedalekie, sprawiają dzieciom dużą radość. Wycieczka do Szczelina, do Aquaparku Granit. Również w czasie ferii zimowych. Spotkanie z wężami odbyło się też w Gminnym Centrum Kultury. Dzieci mogły usłyszeć i oczywiście dotknąć tych zwierząt. Koncert walentynkowy na zakończenie ferii, koncert w Gminnym Centrum Kultury 14 lutego, specjalnie na walentynki, koncert Radka Taracha i Błażeja Sobali. Moc dobrego wychowania, Teatr Maska przyjeżdża rokrocznie do Kamieńca i nie tylko, tutaj na naszą godlinę ziemi ząbkowickiej, z przedstawieniami edukacyjnymi dla dzieci. Bardzo się te spotkania podobają. Jak widzimy, zainteresowanie jest również duże. W dniu 18 lutego w Gminnym Centrum Kultury odbyły się gminne eliminacje dolnośląskiego konkursu recytackiego Pegasik. Po raz już 23. Na pierwszych trzech miejscach uplasowały się Martyna Waligura, Emilia Sowa oraz Karina Służyńska i te uczennice reprezentowały naszą gminę na eliminacjach powiatowych. Siódme decyzjalne spotkanie kolędników misyjnych Diecezji Świdnickiej po raz pierwszy w Kamieńcu 9 stycznia odbyło się to spotkanie. Gminne Centrum Kultury współorganizowało spotkanie kolędników, a także przygotował poczęstunek dla 200 uczestników i gości zaproszonych. Gminny Dzień Kobiet, Gminne Centrum Kultury zaprosiło panie z kół gospodyń wiejskich, rad sołeckich oraz klubów seniora działających w naszej gminie. Uroczystość rozpoczęła się koncertem, następnie wzniesiono toast i zaproszono pani na poczęstunek. Każda z pani otrzymała różę. Myślę, że to jest taki dzień w roku, gdzie Gminne Centrum Kultury dziękuje tym paniom, które współpracują z nami przez cały rok. Mamy okazję wtedy się spotkać, po raz chyba siódmy. Myślę, że nie ostatni. Te spotkania również cieszą się dużym tutaj powodzeniem. Panie czekają na takie zaproszenie. Uroczyste właśnie spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Święto 3 maja. Przemarsz Orkiestry Dętej wraz z pocztami sztandarowymi po uroczystej mszy świętej. Koncert orkiestry przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury. Druga wiosna tulipanów. Dniach 7-8 maja 2016 roku w Kamieńcu Ząbkowickim odbyła się druga wiosna tulipanów. Dwa dni wypełnione były koncertami, występami oraz świetną zabawą. Mieszkańcy gminy nie tylko licznie stawili się zarówno na kamienieckich błoniach, jak i u stóp Pałacu Marianny Orańskiej. Odbywały się koncerty na tarasach pałacowych. 7 Elżbieta Małgorzata Mach,
Wiktor Szymajda i Jacek Szymański. Trio operowo operetkowe. 8 maja na tarasach kwartet smyczkowy, czyli kwartet. I na kamienickich błoniach uroczystości, występy dzieci, młodzieży, koncert Bartka Wrony i w niedzielę Ewy Kryzy. Pokaz tańca towarzyskiego Aktam i występy wszystkich grup przedszkolnych i szkolnych z terenu naszej gminy. Są przygotowane wystawki, można to oglądać na Facebooku, na stronach internetowych. Pokaz zumby również. Serdecznie dziękujemy dzieciom z kamienieckich szkół i przedszkoli, nauczycielom, rodzicom, paniom zajęć zumba, członkom Akademii Teatru Alternatywnego, zespołowi Aktam, laureatkom konkursu Gwiazda dla Gwiazdy za występy podczas tegorocznej Wiosny Tulipanów. Podziękowania należą się również działkowcom z ogrodu Jarzynka za przekazanie pięknych kwiatów na rzecz przyozdobienia Pałacu Marianny Orańskiej. Dziękujemy także wszystkim licznym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Współpraca z sołectwami i innymi organizacjami. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury współorganizują także imprezy, które odbywają się w sołectwach na terenie całej gminy, szkołach, przedszkolach, świetlicach wiejskich i środowiskowych. Organizowane są zabawy karnawałowe, Dzień Dziecka, festyny rodzinne, dożynki wiejskie, mikołajki i tym podobne. Gminne Centrum Kultury jako centrum spotkań. Gminne Centrum Kultury, różne organizacje i stowarzyszenia organizują spotkania, walne zebrania, szkolenia, imprezy okolicznościowe, które mają w naszej instytucji swoją siedzibę. Rowerowy Klub Sportowy Cross Wyczeń, Gminne Koło Pszczelarzy, Koło Łowieckie Jeleń, Centrum Integracji Społecznej w części, oczywiście siedzimy mają na ulicy Złotostockiej, ale tutaj też odbywają się szkolenia, spotkania, Teatr Rodzice Dzieciom, Psycholog Terapii Dziecięcej, Klub AA. Współpraca ze szkołami i przedszkolami. Jeszcze raz o tym wspomnę. W Gminnym Centrum Kultury także przedszkola i szkoły organizują swoje uroczystości, takie jak Dzień Babci i Dziadka, pierwszy dzień wiosny, Dzień Mamy i Taty, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, konkurs recytatorski, zabawy karnawałowe i tym podobne. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury pomagają przy realizacji wyżej wymienionych imprez. Pomagają oni również przy nagłaśnianiu i prowadzeniu różnych wydarzeń w szkołach i przedszkolach. Na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki działają dwa kluby seniora, w Kamieńcu Ząbkowickim 1, a od niedawna w Kamieńcu 2. Gminne Centrum Kultury organizuje zajęcia dla dorosłych, zapraszając właśnie panie do świetlicy Gminnego Centrum Kultury. Wnioski dofinansowania. Warto też o tym wspomnieć. Gminne Centrum Kultury w roku bieżącym złożyło 2 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymało dotacje w ramach projektów wykonania stałej wystawy Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji, dobudowa tarasu do budynku biblioteki oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Gminne Centrum Kultury złożyło także wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rozwijanie kwalifikacji pracowników. Będziemy jeszcze składać wnioski, nie ma jeszcze naboru na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Narodowej. Rokrocznie otrzymujemy kilka tysięcy złotych, w tym roku również w czerwcu taki wniosek będziemy składać. Działalność biblioteczna, o tym warto wspomnieć. W Gminnym Centrum Kultury działa Biblioteka Gminna. Działają również filie i punkty biblioteczne, ale to zawieramy w głównym takim haśle biblioteka, która prężnie rozwija się zgodnie z założeniami programu Biblioteka Plus. Strona www. Biblioteka Kamieniec Ząbkowicki nowo utworzona. Fanpage na Facebooku. Facebook.com bibliotekarz. Wprowadzony został system elektroniczny Mac Plus, elektroniczny katalog, elektroniczna wypożyczalnia. Czytelnicy sami przeglądają i rezerwują książki poprzez stronę szukamksiążki.pl i przez aplikację mobilną Czytelnik. Nowe karty biblioteczne. Każdy czytelnik nowo zapisany otrzymuje kartę, logo, informacje, o której biblioteka jest czynna. Adresy Facebooka, stron internetowych, wszystko w karcie jest zawarte. Nowości wydawnicze zakupowane są na bieżąco. Książki nagradzane, Nobel, Nike, Paszport Polityki. Te książki również znajdują się w naszej bibliotece. Spełniamy życzenia naszych czytelników.
mamy, czytelnicy proponują, staramy się zakupić książki, które czytelnicy zapisują w tym zeszycie. Prenumerujemy i udostępniamy około 20 czasopism. Zgodnie z wymagami właśnie Biblioteki Plus są to dzienniki, lokalne tygodniki, prasa kobieca, czasopisma hobbystyczne, pisma dla dzieci i młodzieży. Wykupiony został dostęp do platformy e-book Libra. Każdy nasz czytelnik może korzystać ze zbioru wirtualnej czytelni zawierającej ponad 3000 publikacji. Wystarczy odebrać w bibliotece naszej kamienickiej kod PIN. Czytelnia dostępna całą dobę na laptopie, tablecie i smartfonie. O tym piszemy, przypominamy ciągle na stronach naszych. Zawiera trudne do zdobycia podręczniki akademickie oraz publikacje popularno-naukowe, jak i literaturę piękną. Twoja biblioteka właśnie, nasza biblioteka wykupiła dostęp do wybranych publikacji e-book Libra. Czytaj gdzie chcesz i jak chcesz. Więc myślę, że dla czytelników ukłon w dobrą stronę. No biblioteka tak poszła szybko do przodu. Próbujemy nadążać i się nie spóźniać. Organizujemy spotkania autorskie z doktorem Bartoszem Grygorcewiczem w naszej czytelni. Książka na telefon, wypożyczenia międzybiblioteczne. Dla czytelników, którym wyprawa do biblioteki może sprawić trudność, wystarczy jeden telefon do biblioteki, książki dostarczamy do domu. Wypożyczamy również książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Czytelnik, który nie znajdzie biblioteki w naszej bibliotece, próbujemy tą, zawsze nam się to udaje, zdobyć biblioteki, książki z innych bibliotek, wypożyczając do naszej biblioteki i potem te książki odsyłamy. Ostatnio takie wypożyczenie było ze Złotowej. Bywa i z Lublina, i z Głogowa. Zamawiamy też takie książki, których my nie mamy. Światowy Dzień Książki, 8 maja, z okazji Światowego Dnia Książki przypadającego na 23 kwietnia. Specjalnie dla odwiedzających nas tego dnia czytelników mieliśmy przygotowaną małą niespodziankę. W podziękowaniu za wspieranie rozwoju czytelnictwa w naszej gminie każdy z nich otrzymał czerwoną różę. Radość z upominku została uwieczniona na zdjęcia. Po raz już czwarty włączamy się Biblioteka w Kamieńcu w taką akcję. Myślę, że bardzo miłą dla czytelników. Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli organizujemy również w bibliotece. Recenzje na portalu doba.pl. Badania wskazują, że 56% Polaków nie czyta książek. Aby zachęcić do czytania, nasza biblioteka cyklicznie recenzuje książki w sekcji Zaczytani na doba.pl. Dołączamy do ogólnopolskich akcji Akcja Żonkile, Dyskusyjny Klub Książki. Noc Bibliotek. 4 czerwca planujemy po raz pierwszy zorganizować w naszej bibliotece Noc Bibliotek. W programie m.in. koncert poezji śpiewanej duetu Ponad Chmurami, recital gitarowy Lucyny Gawlik, zajęcia literackie dla dzieci, wspólne czytanie. Przygotujemy jeszcze dzisiaj, mamy już w planie plakaty, zapraszając na 4 czerwca do biblioteki na godzinę 18 na Noc Bibliotek. Z książką na walizkach 10 czerwca w naszej bibliotece przy współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną organizujemy spotkanie autorskie z popularną pisarką książek dla dzieci i młodzieży Agnieszką Tyszka, autorką scenariuszy teatralnych i słuchowisk radiowych. Organizacja ruchu turystycznego. Do zadań pracowników Gminnego Centrum Kultury należy również obsługa ruchu turystycznego po kompleksie pałacowo-parkowym, obsługa punktu informacji turystycznej Kamieńskiej Izby Pamiątek oraz naszej kawiarni. Kilka fotek z pałacu. Kawiarnia, tam można zakupić bilet, wypić kawę z ekspresu, latte, cappuccino. Można odpocząć, poczekać na wejście z przewodnikiem. Kamieńska Izba Pamiątek, punkt informacji turystycznej. Co przed nami? Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Udział w mikroprojektach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Festiwal Teatralny Mezalians.
dożynki gminne, dożynki wiejskie w sołectwach naszej gminy, pożegnanie lata z Marianną Orańską, wakacje 2016, wycieczki, rajdy piesze na Wielką Sowę lub Borówkową Górę. Takie mamy plany. Piotrowice Niskie, Sokolnictwo pod Skrzydłami. Dla dzieci taka naukowa wycieczka. Wyjazd na kręgle do Paczkowa. I Ząbkowice Śląskie, Labirynt Zagadek oraz Renata Tajemnic w XVI-wiecznym zamku. Planujemy zorganizować jeszcze zajęcia w Gminnym Centrum Kultury, czynne od 8 do 20, zajęcia kulinarne, zajęcia literackie, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, komputerowy robót głowy, dyskoteki, domowe kino, poranki filmowe, projekcje w sali widowiskowej, zajęcia przyrodnicze, spotkanie z jeżami we współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji Jeży w Kłodzku. Mini projekty Europejskiej Stolicy Kultury 2016 roku, Artbus, autobus kulturalny, wycieczka do Wrocławia na konkretne wydarzenie kulturalne, kulturalny wtorek, promocja gminy Kamieniec Ząbkowicki, sercu Wrocławia, Bar Barbara i książka w przestrzeni publicznej. Te trzy projekty będziemy teraz przygotowywać. Festiwal Mezalians. Trwają przygotowania do festiwalu teatralnego Mezalians, który odbędzie się od 18 do 21 sierpnia bieżącego roku w naszej gminie. Członkowie Akademii Teatru Alternatywnego odwiedzają naszą gminę już od ubiegłego roku, ćwiczą z mieszkańcami etiudy teatralne, warsztat pisania scenariuszy, odwiedzają dzieci i młodzież w szkołach i świetlicach, uczą tańców oraz przeprowadzają zajęcia plastyczne i nie tylko. Odwiedzili nas także podczas Wiosny Tulipanów. Gminne Centrum Kultury jest głównym koordynatorem wydarzeń związanych z organizacją sierpniowego festiwalu. Przygotowania właśnie do festiwalu, tutaj w sali Gminnego Centrum Kultury, w świetlicy. Odbywają się takie zajęcia w różnych świetlicach na terenie całej naszej gminy. Myślę, że aktorzy dojadą do wszystkich świetlic, i zarówno wiejskich, jak i środowiskowych. W dniu 27 maja, właśnie w piątek, w Kamieńcu gościliśmy Akademię Teatru Alternatywnego, która przygotowała i przeprowadziła różne akcje teatralne. Wydarzenia kulturalne w tym dniu to zapowiedź sierpniowego festiwalu. O 16 na Błoniach dzieci miały mnóstwo atrakcji. Był to czas wolny, więc z rodzicami tłumnie przybyli. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować za współpracę dyrektorom szkół, przedszkoli, zakładów pracy, sołtysom i wszystkim organizacjom społecznym. Na zakończenie pragnę podziękować wójtowi gminy oraz radnym Rady Gminy za okazywaną pomoc przy realizacji naszych zadań. W dniu wczorajszym obchodziliśmy Dzień Działacza Kultury. Z tej okazji pragnę podziękować wszystkim pracownikom Gminnego Centrum Kultury, życząc sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję pani dyrektor za, wydaje się, wyczerpującą prezentację na temat kultury na terenie naszej gminy. I otwieram w takim razie dyskusję na powyższy temat. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie, bardzo proszę pana radny. Jak można by było dyskutować? Dlatego też pani dyrektor, na ręce pani dyrektor, dla wszystkich pracowników w imieniu Rady Sołeckiej Sosnowej bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. Ja od czasu do czasu też w Gminnego Centrum Kultury pomagam. Wszystkiego dobrego życzę w dalszej takiej wspaniałej pracy. Ja dołączam się do życzeń, ale już w imieniu całej Rady Gminy chciałbym z okazji wczorajszego już święta życzyć, na pani ręce złożyć najserdeczniejsze życzenia, jeżeli chodzi o dalszą pracę na rzecz krzewienia kultury na terenie gminy i podziękować za to, co już się wydarzyło w naszej gminie. Oczywiście czekamy na ten festiwal sierpniowy. Będzie to niewątpliwie duże wydarzenie, ciekawe, czego nie było w naszej gminie, także że tak powiem, z dużym zniecierpliwieniem czekamy na ten festiwal. Bardzo proszę, jeżeli by pan Ja jeszcze chciał. Mam jedno tutaj, nie chciałam nikomu z imienia i nazwiska dziękować, żeby kogoś nie pominąć, ale pan Ryszard tutaj wyrwał się do odpowiedzi, więc chciałam właśnie podziękować
właśnie za wczorajszą pomoc, bo to tak niedawno i wczoraj pomógł nam naprawdę bardzo. My współorganizowaliśmy Dzień Dziecka, który się odbywał tutaj przy placu naszym pałacowym i mieliśmy problem, aby dostarczyć ławy, stoły, parasole, żeby dzieci miały na czym siedzieć, więc bardzo dziękuję panu Ryszardowi właśnie radnemu i sołtosowi wsi Sołtys za to, że w piątek pomógł nam je odebrać. Wczoraj musieliśmy to zapakować i czekamy na kolejny Dzień Dziecka w naszej gminie, więc stoły się przydadzą. Jeszcze raz bardzo dziękuję i jeszcze tylko jedno podziękowanie z imienia i nazwiska dla pani Bogusi Tomasz Sołtys właśnie tutaj naszej gminy, które wszystkie imprezy i również jako koordynator świetlic wiejskich środowiskowych współpracujemy przy organizacji festiwalu. Także tutaj i wszystkim naprawdę jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję, ale już tutaj za wczorajszą pomoc i za pomoc pani Bogusi bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam dyskusję w punkcie trzecim. Przechodzimy do kolejnego punktu. Działalność sportowa na terenie gminy. Bardzo proszę o zabranie głosu zastępcę kierownika rektoratu planowania i rozwoju pana Stanisława Twardowskiego. Bardzo proszę. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni goście. Działalność sportowa na terenie gminy opiera się głównie o trzy jakby takie grupy podstawowe, czy organizacje, to jest o Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, które z naszego budżetu gminy mają największe dofinansowania do sportu. Następnie Urząd Gminy albo Gmina Kamieniec Ząbkowiski podpisuje umowy z trenerami osiedlowymi, którzy prowadzą zajęcia z naszą młodzieżą i oczywiście szkoły, które mają swój sport szkolny, o którym się niestety nie będę mówił, pewnie przy oświacie wspomnimy również na ten temat. W roku 2015 działalność sportowa realizowana w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu opierała się na dotowaniu klubów sportowych, które biorą udział w konkursach ogłaszanych przez gminę Kamieniec Ząbkowicki i tak co roku w zasadzie ogłaszamy 7 zadań, na które piszą wnioski nasze kluby sportowe i w ten sposób w roku 2015 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminy Ludowy Klub Sportowy Zamek Kamieniec Ząbkowicki otrzymał dotację w wysokości 84 tysięcy złotych na prowadzenie działalności w zakresie piłki nożnej, przy czym tutaj działają sekcje młodzików, trampkarzy, juniorów i 2 sekcje seniorów. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy Inter Ożary, któremu przyznano dotację w wysokości 18 tysięcy złotych, prowadzi swoją działalność w zakresie piłki nożnej i tutaj działają 2 sekcje, sekcja juniorów i sekcja seniorów. Zadanie numer 3 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy Spartaku Zbyczeń, któremu przyznano dotację w wysokości 12 tysięcy złotych. Prowadzi działalność w zakresie piłki nożnej. Działa to sekcja seniorów. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Cross Byczyn, któremu przyznano dotację w wysokości 8 tysięcy złotych, który prowadzi działalność w zakresie turystyki pieszej i rowerowej. Przy czym jest to taki rodzinny w sumie klub, gdzie naprawdę grupy, które uczestniczą w tych rajdach, to rodzice razem z dziećmi. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy SP2, któremu przyznano dotację w wysokości 6,5 tysiąca złotych, prowadzi działalność w zakresie tenisa sportowego. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Iskra, Klub Sportowy Iskra Kamieniec Ząbkowicki, któremu przyznano dotację w wysokości 7,5 tysiąca złotych. Jest to klub, który prowadzi piłkę siatkową
Żeńską. I klub sportowy Barys Smart Warriors rozliczył na dotację 4000 zł. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w zakresie dyscypliny sportowej judo. Te kluby po swojej działalności w roku 2015 rozliczały się w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki i tak klub Gierka Zamek Kamieniec Ząbkowicki wykorzystał dotację w wysokości 79 819,75 zł. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej AZS Inter Ożary rozliczyło dotację w wysokości 18 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej AZS Spartakus Byczyn rozliczyło dotację w wysokości 12 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Rowerowy Spartakus Cross rozliczyło dotację w wysokości 8 tysięcy złotych. Uczniowski Klub Sportowy SP2 rozliczył dotację 6,5 tysiąca złotych. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Iskra rozliczyła dotację w wysokości 7,5 tysiąca złotych i klub sportowy Bart Smart Warriors rozliczył dotację w wysokości 3985,50 zł. 50 groszy. Te kluby po rozliczeniu dotacji robimy nowe konkursy w roku 2016 i w zasadzie układ ubiegłoroczny został powtórzony w tym roku z tymi wszystkimi klubami. Podpisaliśmy nowe umowy na rok 2016 w takiej samej wysokości. Ponadto na terenie gminy w 2015 roku prowadzone były zajęcia w ramach działania trenera osiedlowego. Były to zajęcia popołudniowe prowadzone z dziećmi i młodzieżą na terenie gminy. Stosowne umowy podpisujemy z trenerami osiedlowymi na prowadzenie tych zajęć. I takie zajęcia prowadzi pani Aurelia Plejewska, która prowadzi grupę piłki siatkowej dziewcząt. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu na hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim 1 lub w Kamieńcu Ząbkowickim 2 lub na Orliku. Pan Bogusław Wołyniec, trener osiedlowy, prowadzi zajęcia w dyscyplinie piłka siatkowa chłopców. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu na hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim 1 lub w Kamieńcu Ząbkowickim 2. Pan Arkadiusz Bochowicz, trener osiedlowy, prowadzi zajęcia w dyscyplinie tenis stołowy. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu na hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim 2. Pan Tomasz Piwiński, trener osiedlowy, prowadzi zajęcia w różnych dyscyplinach, to jest piłka koszykowa, siatkowa, biathlon. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu na sali sportowej w boisku sportowym w Dobroszowicach. Pan Grzegorz Czacho prowadził zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu na sali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim 2 lub na Orliku. Pan Arkadiusz Rydzar, trener osiedlowy, prowadzi zajęcia w dyscyplinie piłka nożna i piłka koszykowa. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu na boisku sportowym w Ożarach oraz 2 razy w tygodniu na boisku sportowym w Kamieńcu Ząbkowickim 2 lub na Orliku. Ponadto działa pan Sebastian Furtan, który jest zatrudniony w ramach działania Animator Sportu. Pan prowadził zajęcia w zasadzie w piłce nożnej na Orliku w Kamieńcu Ząbkowickim. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 21 oraz w sobotę od 13 do 16 razem 80 godzin miesięcznie było finansowane z naszego budżetu Rady Gminy. Natomiast pozostałe 80 godzin, jakby tą drugą część, to są zajęcia dofinansowane z funduszu Ministerstwa Sportu. W roku 2015 podpisaliśmy umowy z trenerami osiedlowymi, to jest panią Aronią Plejewską, z panem Bogusławem Wołyniec, z panem Arkadiuszem Bochowicz, z panem Adrianem Rydzakiem i z panem Sebastianem Furtą. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. W takim razie otwieram dyskusję na powyższy temat. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Pan radny Ryszard. No przepraszam, że Pana tak wypowiem do odpowiedzi, ale tutaj Pan chyba najbardziej, że tak powiem, zainteresowany i kompetentny. Bardzo proszę. W związku z powyższym, jeżeli Pan Przewodniczący mnie wywołał do tablicy, to chciałbym tak powiedzieć. W pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować zawodnikom, którzy grają w klubie Zamek Kamieniecki. Jest to około 120 zawodników czynnych zarejestrowanych w OZTN w Wałdzie. Następnie chciałbym podziękować trenerom, tym, którzy trenują seniorów, juniorów. I chciałbym również podziękować bardzo serdecznie kibicom, którzy ciągle są z nami na dobre i na złe, ale różnie to bywa z tymi naszymi kibicami. Dlatego też chcę również podziękować serdecznie bardzo Policji Kamienieckiej, która w razie, bo są takie przeważnie dwa razy do roku tylko, są takie mecze, które zawsze wywołują najwięcej emocji, a więc są to mecze pomiędzy Unią bardzo Zamek Kamieniec i Unią Złoty Stok i Zamek Kamieniec. W związku z powyższym nie ma tutaj przedstawiciela policji, ale myślę, że na gramie jest i w związku z powyższym dotrze ta informacja ode mnie. Za to serdecznie dziękuję. I w tej chwili, przepraszam Panie Wójcie, że na samym końcu Panu dziękuję, no ale Pan jest naszym największym opiekunem w sensie finansowym, nie tylko i duchowym i w ogóle, bo ciągle Pan trzyma kibicowanie za naszymi drużynami. W związku z powyższym również Panu bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich działaczy klubu Zamek Kamieniecki. I na samym końcu, przepraszam, że to powiem, dziękuję serdecznie całemu zarządowi i tym, którzy wspólnie pomagają, aby ten nasz klub Zamek Kamieniec funkcjonował tak, jak funkcjonuje, choć nie ukrywam, że dzisiaj jesteśmy, klasa okręgowa jesteśmy na 10 miejscu, klasa B, Zamek Kamieniec 2 na 3 miejscu, Liga Okręgowa Juniorów na 7 czy tam na 8 miejscu, dokładnie nie pamiętam. No i nie ukrywam, że największą radością spełniają ci mali chłopcy, którzy rowerami przyjeżdżają ze Sławęcina, z Sosnowej czy z innych miejscowości po to, żeby zagrać u nas w Kamieńcu. W związku z powyższym tyle mam do powiedzenia i bardzo serdecznie dziękuję. No, dziękuję koleżankom i kolegom radnym, którzy przyjęli budżet, żeby w Zamku Kamienieckim było te 84 tysiące złotych. Jeszcze dokończę, przepraszam bardzo, jest to 5 drużyn, a więc Liga Okręgowa Seniorów, Liga Okręgowa Juniorów, klasa Zamek Kamieniec 2 w B-klasie i dwie drużyny samkarzy i młodszych młodzików. Dziękuję serdecznie. Życzę powodzenia drużynom kamienieckim. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? W porządku obrad nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały, jaki będziemy procedować w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamień Ząbkowicki. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Bardzo dziękuję. Wszyscy radni głosowali za. W takim razie stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kamieniec Ząbkowicki. Kolejny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Bardzo dziękuję. Wszyscy radni głosowali za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016. Kolejny projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
nr 36/240/98 w sprawie nabycia na własność gminy nieruchomości gruntowych. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa się wstrzymał? Dwóch radnych się wstrzymało. I nie było głosów przeciwnych. W takim razie stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 36/240/98 w sprawie nabycia na własność gminy nieruchomości gruntowych. I kolejny projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia pomnika przyrody. O zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Przepraszam bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do proponowanego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa radnych jest za? Bardzo dziękuję. Wszyscy radni głosowali za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. I ostatni projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Bardzo dziękuję. Widzę, że wszyscy radni głosowali za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przechodzimy do punktu 6 w porządku dzisiejszych obrad. Otwieram punkt zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie. Bardzo proszę radnych, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś zapytania, jakieś wnioski? Nie widzę. W sali też nie widzę. Jest. Nie widać. Czyli punkt 6, jeżeli nie ma. Jest. Bardzo proszę, pan wójt. Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Już chyba tradycyjnie punkt zapytania i wolne wnioski kończy się podsumowaniem. Podsumowaniem ze strony wójta w obszarze tego, co zostało w dniu dzisiejszym przedstawione przez pracowników merytorycznych i kierowników jednostki, jak również tego, co można byłoby stwierdzić, jest takim spojrzeniem ogólnym na pracę Rady. W pierwszej kolejności chciałbym także bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury za merytoryczne przedstawienie tematu. Niemniej jednak, Szanowni Państwo, często tak właśnie bywa, że wtedy, kiedy mamy możliwość bezpośredniego, całościowego oglądu na sprawy związane z różnymi sferami życia społecznego gminy Kamieniec Ząbkowicki, w dniu dzisiejszym akurat sprawami kultury, czy też sprawami sportu, to często ktoś właśnie tak bywa, że brakuje odwagi powiedzieć to, co się niejako w kuluarach różnych tematycznych spotkań odbywa i mówi na temat działalności naszej gminy. Trzeba przyznać z całą odpowiedzialnością, że sprawy kultury w gminie Kamieniec Ząbkowicki są na najwyższym poziomie. Na poziomie takim, który odpowiada naszym możliwościom finansowym, ale też, Szanowni Państwo, na poziomie takim, który daje nam w pełnym tego słowa znaczeniu poczucie tego, że gmina Kamieniec Ząbkowicki wyróżnia się.
wyróżnia się w obszarze kulturalnym na terenie powiatu w sposób szczególny, nie tylko. Warto podkreślić to, że przez ostatnie lata wykonaliśmy bardzo dużo w obszarze tychże działań. Ale też, Szanowni Państwo, wiemy doskonale, ale wiedzą to przede wszystkim radni wspierający wójta, że te wszystkie głosy krytyczne, te wszystkie w naszej ocenie nieuzasadnione, pozamerytoryczne stwierdzenia, które gdzieś tam przewijały się w różnych obszarach, teraz w zderzeniu z rzeczywistością nie mają absolutnie najmniejszego nawet merytorycznego uzasadnienia. Bo tak to właśnie jest, Szanowni Państwo, że opozycja potrafi dużo mówić, ale nic konstruktywnego nie działać. To właśnie spokojna, stabilna perspektywa funkcjonowania oparta na wizji. Na wizji tego, który odpowiada za wszystko pewnie, daje gwarancję normalności funkcjonowania, prawidłowości wykonywania określonych zadań i perspektywy dla tej gminy na kolejne długie lata. Perspektywy pozytywne. Bo efekty destabilizacji, pomówień, sformułowań kompletnie pozbawionych sensu, one będą funkcjonowały. Bo taka już jest specyfika tych, którzy nie mogą pogodzić się z faktem, że nie rządzą. Szanowni Państwo, często tak bywa, kiedy pewne formy opozycyjnych działań przybierają już skutki działań bezpośrednich, kiedy trzeba zmierzyć się z tą rzeczywistością, pozostaje cisza. No właśnie, Szanowni Państwo, Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim milczy, szczególnie w formie opozycyjnej, czyli uznaje, że wszystko jest dobre. Tak, Szanowni Państwo, bo właśnie ta forma działań Rady na sesji jest uzewnętrznieniem wszystkiego tego, co myśli opozycja i co chce, żeby było w gminie Kamień Ząbkowicki zmieniono. Na pewno kierunek i tok działań, który jest obrany przeze mnie od prawie już 10 lat, jest prawidłowy i jest on nacechowany odpowiedzialnością za naszą gminę. Zarówno w obszarze kulturalnym, zarówno w obszarze kolejnego tematu dzisiejszego dnia, obszarze sportowym, ale także, Szanowni Państwo, w pozostałych wielu innych kwestiach, które dotyczą naszych mieszkańców, działania wójta gminy w Kamieńcu Ząbkowickim i osób w Radzie, które dostrzegają właśnie tą wizję, są pozytywnie odbierane. Nie tylko przez mieszkańców, ale też i przez osoby patrzące na nas nieco z boku. Przez mieszkańców powiatu, województwa, także i władz centralnych. Bo nie trzeba chyba przypominać, aczkolwiek może i warto, w momencie także, ile wniosków składamy bezpośrednio do różnych instytucji i ile środków otrzymujemy z funduszy zewnętrznych. Która gmina w powiecie ząbkowickim może pochwalić się tym, że uczestniczy w programie Europejskiej Stolicy Kultury? Która gmina może pochwalić się, że w ramach działalności swojej instytucji kulturalnej pozyskuje tak duże środki, zarówno na sprawy związane z tworzeniem stałych wystaw, modernizacją bazy infrastruktury, która przecież jest potrzebna dla naszej gminy, naszych mieszkańców. To jest właśnie, Szanowni Państwo, ta ciężka praca u podstaw, którą wykonuję każdego dnia, która częstokroć jest niewidoczna, bo w wielu tematach nie chce się widzieć pracy wójta, woląc uznać inne priorytety, inne argumenty. Ale pomimo tego, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, że Rada w Kamieńcu Ząbkowickim w liczbie 8 osób jest opozycyjna względem wójta gminy, to nasze sprawy idą w dobrym kierunku. Bo być może właśnie teraz, prawie już po 2 latach, radni dostrzegają
że nawet większość opozycyjna w Radzie nic nie znaczy, bo odpowiedzialność za wszystko spoczywa na osobie, która jest przed Państwem. Ale oczywiście, Szanowni Państwo, Rada to ciało, które powinno wspierać. Wspierać w różnych obszarach i w różnych tematach tego właśnie, kto odpowiada za wszystko. Radni to osoby, które poprzez swoje kierunkowe spojrzenie na określone tematy powinni dostrzegać różne aspekty naszych działań. I Szanowni Państwo, teraz, kiedy można powiedzieć, tak sprawnie przebiegły w dniu dzisiejszym i głosowania, można sobie powoli zaczynać odpowiadać na te pytania, czy to wszystko, Szanowni Państwo, miało sens. Czy to, co było przez ostatnie kilkanaście miesięcy wytworem Państwa działalności, przynosi swoje właściwe owoce? Czy są to tylko cierpkie jagody, które miesiąc po miesiącu będą jak na tej przysłowiowej tacy coraz bardziej widoczne? I przyjdzie być może także na końcu moment podsumowania takiej godziny szczerości dla wszystkich tych osób, które dostrzegną, że to może wszystko jednak, co było im wmawiane, nie było prawdą. Tak, Szanowni Państwo, każdy w tym obszarze może sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy gmina Kamieniec Ząbkowicki idzie w dobrym kierunku. Ja uważam, że tak. Gmina Kamieniec Ząbkowicki w obszarach tych, za które my bezpośrednio odpowiadamy, jest w najlepszym tego słowa znaczeniu dobrze prowadzona. I Szanowni Państwo, pomimo tego, iż jeszcze przed nami kilkanaście miesięcy do końca kadencji, to ja ze swojej strony zapewniam, że nasze sprawy będą na pewno z mojej możliwości prowadzone w sposób najlepszy. Natomiast, Szanowni Państwo, nie mogę bezpośrednio zapewnić tego, jakie będą działania w Radzie. Czy mieszkańcy gminy Kamieniec Ząbkowicki w końcu będą mieli spokój i będą dostrzegali konstruktywną pracę u podstaw? Czy dalej w formie krytycznych uwag kierowanych także i do mnie będą zastanawiali się, dlaczego jest tak, jak jest? Szanowni Państwo, w zasadzie jesteśmy w przededniu półrocza. Półrocza i kolejnych podsumowań, które już za miesiąc przed Wysoką Radą. Ale też, Szanowni Państwo, proszę zauważyć, że każdy mieszkaniec, który jest zatroskany przynajmniej w części o losy naszej gminy, zastanawia się i w dalszym ciągu nie otrzymał ze strony Rady odpowiedzi, dlaczego są takie podziały. Właśnie, Szanowni Państwo, trudno tę odpowiedź otrzymać. Bo, Szanowni Państwo, tego podziału nie powinno być w ogóle. Bo to właśnie efekt tego, że być może nie rozumiało się pewnych kwestii, powodowało to, że wzbudzała się agresja, negacja wszystkich prac i postrzeganie gminy i wójta jako wroga. A tak, Szanowni Państwo, nie jest. Wójt jest przyjacielem wszystkich osób, gdyż jest odpowiedzialny za wszystkich mieszkańców. Tak, Panie Wójcie. To, że się Pan teraz śmieje, to w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia, ale taka jest prawda. Trzeba umieć też i dostrzec, że wójt nie jest Panu wrogiem, ale Pan musi wnieść się ponad przeciętność i w tą kwestię uwierzyć.
bo wódz współpracuje z każdym. Do każdego wyciąga rękę i każdemu chce pomóc. I szanowni Państwo, kiedy słyszę te pozytywne, różne słowa ze strony naszych mieszkańców, to jestem podbudowany tym, że warto, szanowni Państwo, iść tą drogą i realizować się, poświęcać się dla naszych mieszkańców. I możecie być Państwo pewni tego, że jeszcze długa droga przed nami. Gmina Kamieniec Ząbkowicki to piękna, gmina. Ja, jak i prawie wszyscy tutaj obecni, przeżyliśmy w tej gminie sporo czasu. I wydaje mi się, szanowni Państwo, że każdy, kto w tej gminie żyje i realizuje się na tej gminie, będzie chciał być jeszcze bardzo długo mieszkańcem tej gminy i pracować dla tej gminy. Ja ze swojej strony, zarówno Wysokiej Radzie, jak i mieszkańcom, chciałbym powiedzieć, że tak. Praca dla naszej gminy jest wartością samą w sobie. Moc sprawcza i realizowanie tego wszystkiego, co służy naszym mieszkańcom, nas wszystkich umacnia w przeświadczeniu, że warto. I możecie być Państwo pewni, że jeszcze dużo wody upłynie, zanim będą znaczące zmiany w obszarze gminy Kamieniec Ząbkowicki, personalnych rozstrzygnięć. Gdyż prawda jest taka, że dopiero w długim okresie czasu można mówić o owocach. Owocach realizacji poszczególnych zadań. Szczególnie Państwo radni, którzy są od 3 kadencji bezpośrednio razem ze mną, mogą już teraz powiedzieć, że tak, te słowa mają bardzo duże znaczenie. Bo ile projektów, zadań i przedsięwzięć, które realizowaliśmy wspólnie, dopiero teraz przynoszą swoje owoce. Wcześniej musiał być plan, musiały być pozyskiwane środki, realizacja i efekty. I tak niejako na zakończenie, szanowni Państwo, podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie i wracając do tematu zasadniczego. Tematu działalności kulturalnej i tego, co jest najważniejsze w działalności kulturalnej gminy Kamieniec Ząbkowicki. To przedsięwzięcie związane z rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego to jest, szanowni Państwo, karta przetargowa dla naszej gminy. To właśnie ten obiekt i ogrom wysiłków, które w niego wkładamy, dają i dadzą w latach następnych bardzo znaczący skok rozwojowy dla naszej gminy. To nie tylko sfera związana z pozyskiwaniem środków, bo przecież warto powiedzieć, że praktycznie ponad 7 milionów złotych udało mi się już pozyskać na ten obiekt. Ale to też, szanowni Państwo, dostrzeganie gminy Kamieniec Ząbkowicki nie tylko w województwie, ale w kraju i za granicą. To też dziesiątki tysięcy osób, które przyjeżdżają do gminy Kamieniec Ząbkowicki. Nie tylko zobaczyć pałac, ale też, szanowni Państwo, i być może powrócić tutaj z nowymi inicjatywami, z pomysłami, z chęcią zakupu nieruchomości. Na wszystko, szanowni Państwo, trzeba czasu. Już teraz możemy powiedzieć, że daleko ponad 50 tysięcy osób odwiedziło nasz obiekt. Czasami, kiedy ktoś próbuje, powtarzam, próbuje nieudolnie deprecjonować znaczenie naszych działań na różnych forach, to szanowni Państwo, zawsze musi mieć odzwierciedlenie w pokazaniu twarzy. Tak, szanowni Państwo. Trzeba umieć pokazać twarz, jeżeli ma się poglądy krytyczne względem tego obiektu i wtedy, kiedy ma się merytoryczną dyskusję, można porozmawiać o konkretach. Natomiast, szanowni Państwo, zawsze najłatwiej jest krytykować. Bo od budowania i realizacji określonych zadań niewielkie grono może w tym obszarze poszczycić się osiągnięciami. My możemy. Nasz program rewitalizacyjny, który oczywiście zakłada w sobie lata następnej działalności. Jak również, szanowni Państwo,
niebagatelne, ale mające bardzo duże dla nas znaczenie środki pozyskiwane w ramach wpływów ze sprzedaży biletów i usług turystycznych będą z roku na rok coraz większe. Już teraz możemy powiedzieć, że chociażby w przeciągu kilku ostatnich miesięcy do dnia wczorajszego ponad 185 tysięcy złotych zostało pozyskanych tylko i wyłącznie z tytułu przychodów ze sfery turystycznej. Szanowni Państwo, to są pieniądze żywe, które napędzają cały ten mechanizm. I za kilka lat, kilkanaście, bo trzeba też w tym obszarze w takiej perspektywie patrzeć. Od 100 do 150 tysięcy turystów rocznie może przyjeżdżać na teren gminy Kamieniec Ząbkowicki. To są kwoty przychodów rzędu od 2 do 3 milionów złotych. I szanowni Państwo, i to są pieniądze, które będą z roku na rok wpływały do gminy i będą kolejnym kołem zamachowym dla całej działalności związanej z rewitalizacją obiektu i z tym wszystkim, co czynimy. Bo czynimy to dla naszych mieszkańców, w imieniu naszych mieszkańców i nawet wtedy, szanowni Państwo, kiedy ktoś nie dostrzega teraz pozytywnych walorów tych wszystkich prac, to dostrzegnie je za kilka lat. Być może nigdy o tym nie powie otwarcie, bo nie będzie miał odwagi. Ale tak, szanowni Państwo, to ciężka praca tych wszystkich Państwa radnych także, którzy wspierali mnie, jest efektem. I możemy być z tego dumni. Chwilę temu Pan Radny Ryszard Bierut, który przedstawiał i niejako dziękował Państwu za przyjęcie budżetu jako Radzie. Ujął to bardzo ładnie i zgrabnie. Natomiast, szanowni Państwo, trzeba powiedzieć wprost. To tylko 8 osób z tej Rady poparło budżet gminy Kamieniec Ząbkowicki, bo reszta uznała, że należy się wstrzymać. Szanowni Państwo, to właśnie te tematy, kiedy musicie też przyjąć, przynajmniej w części, świadomość odpowiedzialności za budżet, powodują, że wolicie Państwo nic nie powiedzieć. Bo widzicie w przeświadczeniu tego, co się dzieje wokół, że jesteście nieco z boku. Że niby chcecie bardzo dużo powiedzieć, ale w ostateczności nie mówicie nic. Życzę Państwu na kolejne miesiące tej twórczej pracy takiego przeświadczenia, że można zrewidować poglądy funkcjonowania gminy i dostrzec to, być może dopiero na końcu, że jednak to wszystko, co czynimy, miało sens i było warto. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu. Zanim zakończę obrady dzisiejszej 24. sesji Rady Gminy, chciałbym powrócić do Dnia Samorządu Terytorialnego, które było obchodzone w zeszłym tygodniu, życząc przy tej okazji wszystkim radnym, wszystkim, którzy pracują na rzecz samorządu terytorialnego, dużo siły, wytrwałości i mądrych, dobrych decyzji na następne nasze miesiące pracy, ciężkiej pracy, nie ukrywam, czasami no, musimy to, ten ciężar właśnie czasami często podejmowania trudnych decyzji co do uchwał. Poprzez te sesje, które się już odbyły za ten czas, który już upłynął, zostało podjętych wiele uchwał dla dobra mieszkańców naszej gminy, co zostało zauważone przez mieszkańców. Ludzie, po prostu mieszkańcy, oglądają sesję,
Rady Gminy i żyją na bieżąco tym, co się tutaj dzieje. Żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie, gdzie każdy z nas ma prawo do własnego zdania i wyrażenia tego zdania. Szanowni Państwo, obrady 24 sesji Rady Gminy dobiegły końca. Serdecznie dziękuję za udział w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 24 już sesję Rady Gminy uważam za zamkniętą. Dziękuję Państwu bardzo.